spotkałeś się na planie z Heleną Englert. Mm. Hela mówiła o tym, że po pierwsze ona poszła na ten casting, bo w jej przypadku to był casting. Raczej tak dla śmiechu, nie wyobrażała sobie siebie w tej roli, ale potem okazało się, że faktycznie ta praca na zdjęciach próbnych pokazała, że to jest coś, czego chce spróbować. Ale też dla Heli jest to jedna z pierwszych takich większych doświadczeń. Jak to by się z nią pracowało? Muszę powiedzieć, że Helena jest mega profesjonalną aktorką, pomimo jeszcze, bo to jest kwestia czasu, na pewno małego dorobku artystycznego, jest bardzo, znaczy niesamowicie swobodnie czuje się przed kamerą. Mm-hmm. Jak pamiętam swoje początki i patrzę na Helenę, to jest po prostu dziewczyna, która nie ma granic. Mm-hmm. Mam na myśli jakby w sensie takiego, jest turbo profesjonalna, co jest niespotykane. Mm-hmm. Szczerze mówiąc, grałem z aktorkami w jej wieku, trochę starszymi i z tym profesjonalizmem bywało różnie. A Helena jest bardzo skupiona na temacie i na tym, co mamy przeprowadzić. I też słucha i ma świadomość tego, że jakby zaczyna. I pomimo tego, że jest bardzo pewna siebie, to nie ma czegoś takiego, że pozjadała wszystkie rozumy i mówi, jak ma być. Nie, ona właśnie korzysta z doświadczenia kolegów starszych. Tak. Śmieje się, ale faktycznie jakby widzę, że bardzo szybko się uczy wszystkiego. I to było widać, więc jakby granie z Heleną było przyjemne ze względu właśnie na taki, no ona jest pro, no. I widać, że jest stworzona do tego, żeby grać przed kamerą, to chyba już we krwi ma. Mhm. Wracając do filmu Pokusa, ponieważ ja nie chciałbym za bardzo jednak zdradzać, co się dzieje potem z twoją postacią, która najpierw potrafi zauroczyć, a potem film właśnie przechodzi w zupełnie inną fazę. Ale no nie jest tajemnicą, bo też to widzimy w trailerze, że faktycznie były też sceny intymności, seksu. Ja też o nie pytam ze względu na to, że zawsze mnie ciekawiło, jak pracuje się teraz w Polsce nad takimi scenami, bo na świecie jest to normalne, że na każdym planie pojawia się koordynator intymności, a u nas chyba jeszcze nie do końca. W tym przypadku był. To prawda. Co to zmienia? To prawda. Znaczy, to jest duża zmiana. Podchodziliśmy do tego sceptycznie na początku. Dlaczego? Wiesz co, bo zacznę od początku. Pracując nad Pokusą już na próbach stolikowych, jakby wytworzyło się zaufanie pomiędzy nami, pomiędzy mną, Andreą i Heleną. No, mieliśmy taki trójkąt aktorski podkreślam. I mieliśmy też grać te sceny w trójkącie tutaj w sferach intymnych w filmie. I naprawdę zaufaliśmy sobie, jakoś kliknęło między nami, bardzo dobrze się dogadywaliśmy, fajnie nam się pracowało i stwierdziliśmy, że osoba z zewnątrz, której nie znamy, która ma wejść w tę przestrzeń, jakby nam zabrudzi i może nam coś zepsuć, zamiast pomóc. Wiesz, jakby baliśmy się tego i stwierdziliśmy, no kurczę, jesteśmy pro, jakby wiemy, co robimy. Ale Hela też była tego zdania, bo mi z kolei mówiła, że gdyby mogła być ambasadorką czegoś, to zdecydowanie koordynatorów intymności. Wiesz co, na początku, pamiętam, że chyba, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że wszyscy mieliśmy tak, byśmy... Czuliście to połączenie? Nie chodzi o to, że mówiliśmy, że nie, absolutnie, ale było to dziwne. Ja wcześniej się z czymś takim nie spotkałem i mam już ze sobą parę scen intymnych w kinie i gdzieś tam wiem, jak sobie z tym poradzić, no ale do czego dążę? To było dla mnie olbrzymie zaskoczenie, bo uważam, że to jest coś, jakaś niesamowita pomoc, okazało się. To jest osoba, która ma dbać o twój komfort na planie, jako aktora, aktorki. Czyli tak naprawdę okazało się, że rozmowy wcześniej, one bardzo z takim wielkim szacunkiem podchodzi do naszej pracy i do nas. Bardzo delikatnie, ewentualnie jakieś sugestie, które dawała, to podawała je bardzo delikatnie. A tak naprawdę chodziło o to, żebyśmy my się tam poczuli dobrze i tak też było.